Kiedyś wpadałem do Luja na chatę, miał Majka za parę ziko, kilka rymów w temacie. Zaczęliśmy dukać coś i to nie był pacierz. Dziś nie wyobrażam sobie tego inaczej. Zimą i latem na kolumnach z kaseciakiem mieliśmy zajawę, całkiem niezłą pakę. Usopka by nagrać, znaleźliśmy patent, później drugą, by zacząć robić coś z Radziem, tak? To były przeboje, tak? Z tym wariatem nakreślił wizję nam oboje, pozdro bracie. Śmieszni pisarze, satyryciarze jak Maria Czubaszek, by później zagrać pierwszy koncert w Topsacie. Wywiady w gazetach, śmieszna duma i prestiż. Niezależni to chyba on nauczył pisać dobre teksty. Rap nieśmiertelny z Hasanem, freestyle nieprzeciętny. A teraz po trzech latach do 2.8 się przenieśmy. To jednak z kokotyczce odpaliłem Fruity Loopsa muzyk. Przyjaciel Rychu nakreślił gusta. Tutaj podbij bas, tutaj River lepiej ustaw. Tak wypełniałem swą przestrzeń, by nie była pusta. Później HKPL, poznałem ziomków na ustawkach. Rudy zrobił taki bit, że do dziś łapie mnie trzęsiawka. Nagrałem pierwszy numer z Zają, pozdro dla bratka. Do dziś te czasy wspominam w słuchawkach, tak? A pamiętasz? Masz to łap, to rośnie z łatwą gadką. VHS, stara bluza ze starą czapką. W klubie szafa grało się przed publiką własną. Szkoda, że nie ma tego, bo to był nasz Sebastian. Pozdro ziomki z Manifesto, MWA, CUW, Sztama. Wtedy żywoty nasze, dziś zdrówko za was. Później zacząłem starszyznę od nas poznawać. Pozdro Dzielo, pozdro Bam, pozdro Strzała. 2.9 siebie poszukiwałem w życiu freestyle. Determinację nakręcił Krzysiu Kitka. Konkretnie zrobiłem rok później szybka płytka. I tak sobie hulało tu w aucie w głośniczkach. MWA Crew to dopiero sentymenty. Zrzeszyłem trochę ludzi, by fundamenty się nie zeschły. Bidy na biki na warszawskiej wokale pod bębny. Choć nieraz musiałem zacisnąć zęby, tak. Później mixtape zacząłem się bawić, to też muzyka. Przypomnę to sobie, to śmieję się do dzisiaj. Ujebany po łokcie w korposzytach. Wracałem i pisałem częściej, by melanżu unikać. O Krycholu nie wspomniałem wcześniej. To celowe zagranie muszę nakreślić troszeczkę. Jego flow otworzył drugą półkulę mi wreszcie. Bo to inny rozdział, level, książka zupełnie. Zrobiliśmy tyle sztosów, że niełatwo mi obliczyć. Ciągnął mnie za uszy, gdy przestałem ćwiczyć. Ziomo full ambicji, lgnął do szerszej publiki. Do tego pozostawał sobą taki Toby Chrissy. Nagraliśmy w Giżycku, zrobiliśmy epkę. Po drodze pojawił się projekt z Ryśkiem i Drewkiem. D2R, czyli coś, czego nie słyszałeś wcześniej. Każdy to był otwarty na krytykę i sugestie. Drewko przypomniał o zajawce, Rysiek o stylistyce. Później Irradiacja była tego wynikiem. Graliśmy koncerty, odpłacali szacunkiem, nie kwitem. A dziś każdy inaczej układa życie, pozdro. Po drodze fity, podjazdy, pod wizję lokalną. DW podsyłał bity, jakich sam bym nie ogarnął. Ten to dopiero ma talent na białym czarno. Finalnie nie wyszła wizja i szkoda bardzo. Zrobiłem więźnia emocji i to gorszy okres w życiu. Do dziś słucha tych numerów kilku zawodników. Pękały marzeniami stany w głowie mega psikus. Więc muzyka była lekiem, by nie skończyć na chodniku. Hot 16 Challenge 1 i 2 później. Fajnie się ćwiczy, kiedy ktoś zerka co wkrótce. Znówką rywalizacji miałem na twarzy uśmiech. Powoli robiłem kolejny mixtape, by nie wpaść w próżnię. Doliczony czas gry 2018. Pisałem życie na nowo, wziąłem w serce gruby marker. Później kartkę, by wejść all in, mieć oczy otwarte. Nie słuchaliście? To posłuchajcie. Przez 5 lat 30 tekstów do szuflady, nieźle. Większości nie czuję już, bo to jakieś pretensje. Może kiedyś stworzę z nich coś więcej. Ale póki co to prędzej tomik poezji mazowieckiej. I nie pytaj mnie, co bym zmienił, bo pewnie niewiele. Nie będę oglądał się w ten sposób, bo to tworzy barierę. Mam dziś mały jubileusz, zaraz kończę karierę. Napisałem to w cudzysłowie, bo to hobby, nie interes, yo!